Dziś zdradzę Ci kilka sekretów na temat fast foodów. Na pewno wiesz już, że reklamy kłamią i Twoje zamówienie nigdy nie wygląda tak smacznie. Ale podobnych przekrętów jest więcej i muszę Ci o nich powiedzieć. Firmy fast foodowe opanowały do perfekcji swoje strategie i wiedzą, jak zmusić nas do kupna swojego produktu. Wyobraź sobie, że wchodzisz do strefy restauracyjnej w centrum handlowym i z każdej strony atakują Cię cudowne zapachy. Ale jeden z nich zdaje się wysuwać przed szereg. Świeżo upieczone ślimaczki cynamonowe. Sieć piekarni Cinnabon umieszcza swoje piece w pobliżu drzwi wejściowych, aby przyciągnąć klientów. Piękny zapach nie pochodzi jednak tylko z piekarnika. Pracownicy podgrzewają blachy z posypką z cynamonu i brązowego cukru, aby słodki aromat unosił się w powietrzu przez cały dzień. To właśnie sprawia, że robisz się głodny, nawet jeśli twój żołądek jest pełny. Pozwól, że przedstawię Ci aroma marketing, czyli marketing zapachowy. Jego celem jest stworzenie przyjemnej, prozakupowej atmosfery w lokalu. Kojarzysz ten niepowtarzalny zapach chrupiących frytek z maka? Jest on taki sam na całym świecie. To z góry zaplanowana strategia. Kiedy wyczuwasz te aromaty, twój organizm zwiększa produkcję greliny. Grelina to przy okazji hormon głodu, który produkuje twój żołądek. Więc tak, zapachy mogą stymulować apetyt. Kolejną strategią wabienia klientów jest korzystanie z mocy kolorów. One również wyzwalają apetyt. Przypomnij sobie najbardziej znane loga restauracji typu fast food i kolory, których używają w swoim brandingu. Slogany, maskotki czy dania mogą się zmieniać, ale niemal wszystkie znane sieci fast foodów stawiają na podobną paletę barw. To nie przypadek. Badania dowodzą, że ciepłe kolory aktywują głód i przykuwają uwagę. Można to porównać do sygnalizacji świetlnej lub znaku stop. W pewnym sensie chcesz albo musisz się zatrzymać. W przeszłości ludzie spalali wiele kalorii, aby znaleźć pożywienie. Na szczęście dziś nie musisz polować na zwierzęta czy zbierać ziół. Wystarczy, że wejdziesz do kawiarni za rogiem, by w 5 minut otrzymać jedzenie. A ponieważ nie jest ono drogie i dostępne praktycznie od ręki, układ nagrody w twoim mózgu faworyzuje taką opcję. Wygoda uzależnia, podobnie jak cukier, i marki są tego świadome. Dokładnie wiedzą, jak działa ludzki mózg i potrafią nim manipulować. Jeśli pani przy kasie zapytacie, czy chcesz powiększyć zestaw o duże frytki i napój, to prawdopodobne, że powiesz, że tak. Firmy zarabiają miliony dolarów dzięki upsizingowi, czyli oferowaniu więcej za mniej. Ale upsizing tylko w teorii kosztuje mniej. W rzeczywistości wydajesz więcej niż zamierzałeś. Format cenowy i menu za kilka złotych również są częścią tej sztuczki. Coś kosztuje, dajmy na to, tylko 5,89. To prawie 6, ale twój mózg kojarzy tę liczbę z piątką. W końcu jest napisane 5, a nie 6. Logika. Do tego symbole walutowe mogą być czasem tak małe, że trudno je odczytać. Wybierasz opcję à la carte, ale dodatki są umieszczone po bokach, a ich ceny migają ci przed oczami. Kiedy na nie patrzysz, miejsce w twoim mózgu zwane korą orbitofrontalną przejmuje kontrolę. Badania dowodzą, że kiedy kupujesz coś, wiedząc, że wśród opcji jest lepsza oferta, aktywność mózgu wykazuje oznaki bólu. To dobra opcja, ale jeśli ją wybierzesz, zjesz więcej. Chciałeś kupić tylko burgera, a tak musisz wszamać dodatkowe frytki i napój. No chyba, że lubisz sobie pojeść. Czy wiesz, że burgery są zawinięte w papier, w który nie wsiąka tłuszcz? Oznacza to, że może zawierać szkodliwe substancje chemiczne. Naukowcy przetestowali próbki pobrane z 400 pojemników z sieci typu fast food. Odkryli, że 38% opakowań po kanapkach i burgerach zawierało fluor, czyli dość toksyczną substancję. Ale to nie wszystko. Okazuje się, że 56% pojemników na desery i chleb oraz 20% kartoników na frytki również zawierało fluor. Tak więc nie tylko fast food, ale także jego opakowanie mogą być szkodliwe. Kiedy zamawiasz jedzenie z auta, maszyny rozpoznają twoją tablicę rejestracyjną i na podstawie twoich poprzednich zakupów mogą ci wyświetlać sugerowane opcje. Na drive-thru umieszczone są kamery, mimo że zwykle nie widzisz pracownika przyjmującego zamówienie, tylko mówisz do automatu. On jednak może cię zobaczyć. Restauracje wykorzystują urządzenia takie jak czujniki magnetyczne, żeby wykrywać pojazdy. Wówczas pracownicy dostają powiadomienie przez swoje zestawy słuchawkowe i naciskają specjalny przycisk, który aktywuje mikrofon. Bez czujników kamer i okien nie zobaczyliby, że się zbliżasz.
W końcu nie są jasnowidzami. Ale spokojnie, pracowników i tak mało obchodzi, co robisz, bo mają mnóstwo innych rzeczy do roboty. Załóżmy, że dostajesz swojego burgera przez okienko. Ach, to grillowane mięso. Zaraz, zaraz. Czy naprawdę jest grillowane? Muszę cię zmartwić. Do mięsa dodaje się specjalny roztwór, rodzaj sosu o grillowanym smaku, i to nim robi się te ślady po ruszcie. Pracownicy nie są w stanie grillować mięsa w tak krótkim czasie, ale że konsumentom podoba się taki kotlet, to restauracje wpadły na ten trik. A skoro mowa o trikach, fast food jest bardzo przetworzone. Smak burgerów i nuggetsów często znika podczas procesu przetwarzania. Aby to zrekompensować, firmy dodają specjalne chemikalia, które nadają jedzeniu smak i aromat. Nadszedł czas, by ujawnić sekrety automatów samoobsługowych. Gdy zamawiasz przez nie swoje jedzenie, masz tendencję do robienia zbędnych zakupów. Restauratorzy szacują, że wydasz w ten sposób jakieś 20% więcej. System w tych automatach jest zaprojektowany tak, aby zwiększyć upselling. Kasjerzy zadają ci pytania, a korzystając z kas samoobsługowych, nie czujesz się popędzany ani oceniany, więc zamawiasz to, na co masz tylko ochotę. W USA złożono pozew w sprawie kanapki z tuńczykiem jednej z sieci fast foodów. Okazało się, że składnik reklamowany jako tuńczyk nie miał w sobie ani grama tej ryby. Stwierdzono to na podstawie testów przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach i pobrano wiele próbek z tej sieci w Kalifornii. Sieć fast foodów stwierdziła, że oświadczenia nie odzwierciedlały prawdy. Pozostaje nam więc czekać na rozwikłanie tej sprawy. A teraz szokujący fakt o nuggetsach. Mam nadzieję, że się nie załamiesz. Twoje ukochane nuggetsy często nie zawierają kurczaka. Naukowcy przetestowali je, a to co znaleźli było mięsem tylko w 50%. Istnieje rodzaj procesu zwany mechanicznie oddzielanym mięsem. I stamtąd właśnie pochodzi pozostałe 50%. Masz ochotę na loda kręconego? Kto by nie miał. Musisz jednak wiedzieć, że duże sieciówki teoretycznie nie serwują ci prawdziwych lodów. Na przykład rożek waniliowy z Dairy Queen zawiera tylko 5% tłuszczu mlecznego, a według FDA produkt powinien mieć go co najmniej 10%, aby można go było nazwać lodem. Firma prowadzi jednak politykę transparentną i wcale nie ukrywa tego faktu. A co z kuponami rabatowymi lub darmowymi produktami? To również bardzo sprytna sztuczka. Niektórzy ludzie chodzą do restauracji z kuponami. Myślą sobie, skoro już tu jestem, to zamówię sobie coś jeszcze. I kupują coś innego. A potem się okazuje, że ten produkt jest o wiele droższy niż oferta na ich kuponie. Czasami człowiek idzie do sieci typu fast food, ale ma ochotę na coś zdrowego. I tu uwaga, lekkie dania nie zawsze są lekkie. Jeśli zamówisz sobie sałatkę z kurczakiem, ale polejesz ją gęstym sosem, to automatycznie dodajesz do dania mnóstwo kalorii. Czasem nawet więcej od hamburgera. Ponadto zdrowsze opcje często kosztują więcej w porównaniu do zwykłych dań. No dobra, ta lista nie ma ogólnie końca. Przemysł fast foodowy jest ogromny i mówimy tu o miliardach dolarów. Może dlatego stara się tak wiele ukryć. Kurczę, tyle o tym opowiadałem, że teraz mam ochotę na soczystego burgera.